off-road. Nie ma to jak droga na skróty, nie? Zobaczymy, gdzie dojedziemy. Zajedzie on za normalnie. Tego jeszcze nie grali. Coś mi tutaj skacze. O kurna, felek, jakie błotko fajne. Przejedziemy przez to? No, przejechaliśmy. O, trochę zarzuciło, ale pusty. No i to jest właśnie smart. Zajebiste auto. Tego jeszcze nie grali. To też nie jest grali, ale troszkę po lepszych drogach. Tu jakiś lasek. Coś mi się tutaj poznaje to, ale nie wiem. Dalej nie wiem, gdzie jestem. Czy to w ogóle jest coś niżej? Znowu błoto. O Jezus. Oj. Wciska tu trochę. Sorry, że tak trzęsie, ale musi trząść, bo tu jest nierówno. O, następne błotko mamy. Zajebiście. Tak, i to jest smart dwuosobowy, nie? Znowu jakiś laseczek fajny. Ale nie fajnie. Oj, znowu. No nie fajną drogę wybrałem, ale wam coś pokażę. Ale tu jest zajebiście. Nie wiem, czy to widać. Nie, tu nie widać. Ale jak gdzieś będzie dalej jakiś prześwit, to wam pokażę, jak tutaj jest. Tu jest jakiś dół z lewej strony. Ja jestem na jakiejś górce. Nie chciałbym przez tutaj gdzieś zjechać w to, bo to bym już nie wyjechał stąd. Ale jest zarąbista droga. Smart ma bardzo sztywne zawieszenie, ale jakoś mi to nie przeszkadza, żeby tu przejechać. Buja, jak widzicie, to buja. Tak buja, jak mi obrazem buja, to tak mnie buja w środku. No zarąbiście po prostu. Wiem, że tu wyjadę gdzieś. O, znowu muszę się rozpędzić troszkę. Zarąbiście. Samo błotko. Tą drogą można wyjechać stąd. Ogólnie znam tutaj ten teren. Za dzieciaka chodziłem. O, znowu błotko. Dobra, daliśmy radę. Fajne, szerokie opony z tyłu w Smarcie, także on ogarnia temat. O, znowu błotko. Oj. No, zarąbista droga, jak na Smarta. Już mnie dupa boli trochę. O, gałązka trochę za nisko. No cóż, musimy jakoś przejechać. Ja sobie tu zgaszę światła, bo jeszcze mi jakie zwierzę wleci w te światła. Zwierzątka lubią światła wlatywać. No już nie pokażę wam tego dołka, no ale trudno. Trochę zarósł. To są te kopalnie tego kwarcu, tego piasku białego. Kopalnia Biała Góra, nie? Ale spoko. Jakoś przejedziemy. Przepiękne widoczki z Bodku. W lesie, w środku lasu jesteśmy. Dobrze, że nie ma żadnej burzy. Padał deszcz tutaj przez chwilę, jakieś, nie wiem, 15 minut może padało. Ja
ja tutaj kiedyś dreptałem na piechotę, a teraz sobie jadę smartem. Ups, jest droga jakaś. No i teraz pytanie, tędy czy tędy? Muszę wyłączyć na razie, bo muszę na mapę zerknąć. Okej, okay, czyli jednak musimy cofnąć się, bo już sprawdziłem drogę. Musimy wjechać w tą dróżkę tutaj, w prawo. Bo tu byśmy nie wiadomo gdzie dojechali. Prawdopodobnie wypiął mi się troszeczkę prawy błotnik, bo on jest na takich klipsach, na takich zatrzaskach. Usłyszę, że coś brzęczy, ale nie będę się tutaj za długo zatrzymywać, bo żebym się tutaj gdzieś nie zakopał. Zaraz dojedziemy tutaj na koniec, to dalej jest asfalt, stanę sobie i sobie wepnę go z powrotem, bo jego po prostu trzeba grzmotnąć z piąchy, tak jak stare ruskie, kurwa, sorry, jak stare ruskie telewizory, nie? Jak się je grzmotło, to wtedy działały. Wow, gdzieś wyjechaliśmy. Dobra, już jest jakaś utwardzona droga. Tu też jest droga, żeby było fajnie. Pojedziemy sobie nią. Dobra, tutaj jest skrzynia biegów, automat, nie półautomat, sorry, do znawców. Zobaczymy, co tutaj jest, nie? Ja to lubię w nieznane jeździć. Troszeczkę nam się szyba zaciekała. Tu się jakieś domki budują, no dobra. Zobaczymy, jak tutaj nic nie będzie, to się wycofamy, nie? O, to ten lasek, co tam mijaliśmy wcześniej. O, proszę. Gdzieś żeśmy wyjechali. Gdzieś tu żeśmy wyjechali, ale zaraz zobaczymy, czy tu się jeszcze dalej da przejechać, bo jaki kamień był. Co tu jest za droga? Tu jest jakaś droga, jakaś polna znów. Tak, jakby ktoś pytał, to mieszkam w Smarcie, podróżuję Smartem i mieszkam sobie w Smarcie, śpię tutaj. Korzystam sobie od czasu do czasu gdzieś tam z jakichś pryszniców, nie? Żeby nie było, że się nie myję. Z toalet też korzystam. Nie sram do lasu, że to tak powiem. No, las jest przepiękny. Fajny widok. Sorry, nie mam żadnego gimbala, więc się troszeczkę trzęsie. On tak zrąsi po chamsku. Szczerze mówiąc, to nie wiem, gdzie wyjechałem, no ale jedziemy. Gdzieś wyjechałem. Ale nie wiem, gdzie. Tu też jest jakaś droga. Nie wiadomo dokąd. Serio, nie wiem, gdzie jestem. Nie będę włączać teraz mapy, bo bym musiał zatrzymać film. Ale zobaczymy. Domy się budują fajnie. Gdzie cię radio zawiodło teraz? Gdzie ta droga cię zawiodła? Ojejku, no troszeczkę lepsza droga. No, nawet widzę, że jakiś jest tak zwany policjant leżący z tego co widzę. Nie wiem, chyba że coś. Ja tu nic nie widzę takiego. No jakiś błędny znak. Aha. Nic się tu nie dzieje. Słuchajcie, nie wiem gdzie jestem. Bladego pojęcia nie mam. Gdzieś wyjechałem. Chciałem gdzie indziej wyjechać, a wyjechałem w ogóle chyba gdzieś dalej. Trochę tym lasem poszło nie tak. W ogóle pada jakaś mrzawka, żeby było śmieszniej. I
lecimy sobie smartem, tak, z panoramą. Chmury są, troszeczkę tak, troszkę się przejaśnia. No jest zajebiście, właśnie lubię takie podróże, tak. O proszę bardzo, pieseczek na mnie biegnie tutaj, jaki śliczny piesio. Pozdrowimy pieska, cześć piesiu, o jaki zmoknięty. No dobra robaczki, wyjechałem do asfaltu, już wiem gdzie jestem mniej więcej. Wyjechałem na Smardzewice. O masz los. O. Wyjechałem na Smardzewice, na wahadełko. No dobra, to już wiem gdzie jestem. To już wam tutaj gitary nie będę zawracać, tu jakiś plac zabaw jest. No i dobra. Fajny skuterek. Tam jest mijaneczka, mamy czerwone światełko, pewnie sobie troszeczkę postoimy, więc żegnam się z wami. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki za poświęcony czas, za oglądanie. Cześć.